Teraz będzie testowana bateria zimnych ogni z Triplexa o kodzie TXF411. Na początku musimy to wydobyć z pojemnika. Czyli po wyjęciu mamy produkt takiej postaci. Tutaj musimy wepchnąć tutaj drewienko, które było w opakowaniu. Czyli mamy nasze drewienko i tutaj upychamy. I koncepcja jest taka, że odpalamy tą żółtą część na dole, która odpala pozostałe zimne ognie, wtedy one się rozkładają i można tym kręcić. I wtedy powstaje taki ciekawy efekt. Także spróbujemy to zrobić. Zgaszę już lampkę. I ta część ma nam odpalić pozostałe zimne ognie u góry. Które po odpaleniu powinny się rozłożyć. I po odpaleniu rozkładają się na boki. I teraz można tym kółkiem... To się samo kręci, nie trzeba tym kręcić. Można trzymać za ten patyczek i swobodnie się z tym przemieszczać. Taka oto chińska zabaweczka. Trzeba uważać, jest bardzo delikatna przy montażu tego. Efekt jest ciekawy, na pewno super to musi wyglądać podczas zdjęć.